Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam w kolejnym odcinku cyklu Dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości kondycji naszej ojczyzny. Dzisiaj co prawda dzień wyborczy, jeszcze 3 godziny głosowania w wyborach samorządowych, ale my dzisiaj zupełnie nie o tym. Dzisiaj o wydarzeniach, które w ostatnich dniach zbulwersowały opinię publiczną i o przyczynach w zasadzie tych wydarzeń, bo zapewne wszyscy Państwo wiecie o wydarzeniach ze Strefy Gazy, gdzie zginął w ataku armii izraelskiej Polak. Wiecie zapewne też Państwo o wszystkich wypowiedziach, których autorem był ambasador Izraela w Polsce i reperkusjach z tym związanych, ogólnym oburzeniu, wezwaniu nawet ambasadora do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co no, w odniesieniu do ambasadora państwa położonego w Palestynie nie zdarza się tak często, ale dzisiaj chcemy się zastanowić na pewnym wyższym poziomie ogólności, na tym po prostu skąd wypływają takie, a nie inne zachowania właśnie o tych różnicach cywilizacyjnych. Dzisiaj porozmawiam z moimi państwa gościem, którym jest pan Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Oczywiście na początku zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie i czekamy też na pytania do naszego gościa. Program jest na żywo, warto korzystać dla tych z państwa, którzy oglądają, pomimo tego, że aura na zewnątrz raczej zachęca do jakiejś aktywności na zewnątrz niż do słuchania naszych programów. Tym bardziej dziękujemy. A teraz już w temacie, może od ogółu do szczegółu warto się zastanowić, bo nasz wielki rodak, profesor Felix Koneczny już kilkadziesiąt lat temu badał ten problem różnic cywilizacyjnych, dokonał klasyfikacji tychże cywilizacji. No i właśnie zanim zaczniemy robić studium w przypadku pana Jakowa Liwne, to warto mieć tą podbudowę, ponieważ tym bardziej, że mamy taką narrację, jakoby państwo położone w Palestynie było przyczółkiem cywilizacji tej zachodniej, no czyli należałoby się domyślać, że cywilizacji łacińskiej, na Bliskim Wschodzie. A to się chyba radykalnie z faktami naukowymi, właśnie chociażby z nauką profesora Feliksa Konecznego o cywilizacjach, zdecydowanie rozmija, bo państwo położone w Palestynie reprezentuje zupełnie inną cywilizację. No oczywiście, państwo syjonistyczne położone, okupujące Palestynę, bo to tak trzeba precyzyjnie powtarzając za Jezusem Chrystusem, po owocach ich poznacie, zdiagnozować, jest nie tyle tworem jednocywilizacyjnym, ponieważ we współczesnym świecie obserwujemy bardziej mieszanki cywilizacyjne, co właśnie tworem wielu cywilizacji, a w ramach tychże cywilizacji wielu kultur. I bynajmniej nie ta żydowska jest dominująca, co ciekawe, co nie tylko Felix Koneczny zauważył, pisząc swe wielkie dzieła o cywilizacjach, także o cywilizacji żydowskiej, ale przede wszystkim warto by tutaj się odwołać do profesora Shlomo Sanda, który stwierdził, że współczesne państwo syjonistyczne położone w Palestynie, czyli Izrael, no, ten naród izraelski nie jest bynajmniej potomkiem, nie są to potomkowie Żydów biblijnych, a tym są właśnie Palestyńczycy. Natomiast sam ambasador Liwne jest najlepszym tego odzwierciedleniem. No, Izraelczycy są to potomkowie Chazarów. Przypomnę, Chazaria to było takie no, imperium, które mniej więcej roztaczało się między dzisiejszą Gruzję a Ukrainę. I co charakteryzowało Chazarów? Było to plemię turańskie, które nie chcąc podporządkować się żadnym z
ówczesnych królestw, cesarstw, czy to Kajzerosowi bizantyjskiemu, czy też sułtanowi lub prawosławiu, które tam w Rusi się rodziło, wybrało właśnie religię, cywilizację, która nie miała swojego centrum. I stąd Żydzi aszkenazyjscy, którzy wywędrowali w jakiejś części, z Izraela w VII-VIII wieku, spotkali się na Kaukazie właśnie z Chazarami i przekazali im tę tradycję żydowską, kulturę i cywilizację żydowską, i ona została zmieszana z cywilizacją właśnie turańską, ponieważ Chazarowie byli plemieniem turańskim. Co jest tego takim dowodem naukowym? No, bardzo duży przerost pierwiastka armenoidalnego i mongoloidalnego, zwłaszcza w decyzjach. Jest to po prostu no, plemię stosujące no, siłę jako przejaw polityki swojej państwowej. No, to charakterystyczne dla turańszczyzny. Bandyty podniesione do rangi oficjalnej polityki państwowej. No, pamiętajmy, że Żydzi biblijni jednak przynajmniej ten nurt prorocki jednak charakteryzował się dużą etyką i nie stosował, no, z której się wywodzili przede wszystkim prorocy Starego Testamentu oraz ta część Wielkiej Rady z Józefem z Arymatei czy z jego stronnikami, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, charakteryzowali się jednak etycznym podejściem. Tutaj może warto też zauważyć, ja przypominam sobie takie też rozróżnienie, temat może powiedzmy pewnego rodzaju dygresja, ale mamy tą nagrodę, ten tytuł dla tych, którzy Żydów ratowali w trakcie ostatniej wojny światowej, Sprawiedliwy wśród narodów świata. I akurat teraz jest taki moment, że tego typu wspomnienia wracają. Mi się przypomniało, jak pewnego razu na spotkaniu w Bydgoszczy świętej pamięci ksiądz prałat Kneblewski właśnie to w trakcie dyskusji wyjaśniał, że dlaczego są sprawiedliwi wśród narodów świata, bo w języku żydowskim, nie chcę przekręcać, bo też nie pamiętam tych wyrażeń z języka hebrajskiego, jest jakby jeden lud, ale wiele narodów. Lud jest, wiadomo, ten jeden wybrany jest wyżej niż narody. I jest to chyba taki no, istotny składnik cywilizacji żydowskiej. Zdecydowanie. Tam podejście do etyki w cywilizacji łacińskiej, której kultura polska jest takim pełnym, no, taką egzemplifikacją cywilizacji łacińskiej jest właśnie kultura polska według Feliksa Konecznego, no to w cywilizacji żydowskiej, zwłaszcza w tej mieszance kultury chazarskiej, tej talmudycznej, no to mamy dwie etyki. Ta etyka dla swoich i dla gojów, prawda? I nienawiść do narodu polskiego, przypomnę film Ryszarda Gontarza, Sprawiedliwi, z roku 1968, jest dostępny w internecie, gdzie właśnie w tej oazie sprawiedliwi, te drzewka słynne, prawda, w tej dolinie sprawiedliwi wśród narodów świata, no tam tych Polaków było niewiele. Więc to miało pokazywać, że ratujących życie Żydom wśród Polaków było bardzo niewielu. Co jest charakterystyczne właśnie dla, no, co tu dużo mówić, no, tej takiej talmudycznej interpretacji rzeczywistości obiektywnej, która jest no, taką halachiczną, religijną interpretacją, nie tą prawdą obiektywną, charakterystyczną dla cywilizacji łacińskiej. Prawdą jest to, co rabin, prawda, czy cadyk uzna za prawdę. Nie ma znaczenia, jaka jest prawda obiektywna. No to jest podejście czysto quasi-sakralne, religijne, przepraszam, nie quasi, czysto religijne, więc ono
no jest co tu dużo mówić. No jest w zdecydowanej sprzeczności z normami cywilizacji, zasadami cywilizacji łacińskiej, dawniej cywilizacji ateńskiej, czy prawa rzymskiego, z której się wywodzi cywilizacja łacińska. Co ciekawe również, Żydzi uważają, że miłosierdzie ewangeliczne, charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej jest takim odzwierciedleniem słabości właśnie, że ratowanie Żydów było właśnie słabością Polaków, dlatego wyżej cenią Niemców, którzy ich mordowali i nie ma przypadku w tym, że bardzo łatwo im przyszło, co uwzględnił brat niedawno zmarłego Feliksa Walichnowskiego, generał Tadeusz Walichnowski w książkach swoich publikacjach NRF a Izrael, NRF Izrael a Polska, że bardzo łatwo przyszło im tą odpowiedzialność zrzucić z Niemców na Polaków, ponieważ to Niemcy zaczęli zbroić i szkolić armię izraelską po II wojnie światowej i trzeba było znaleźć odpowiedzialnego w tej mitologii, w tej no propagandzie za Holokaust, no i wybrano właśnie naród polski, ponieważ no, miłosierdzie, dzisiaj jest no, niedziela miłosierdzia, co ciekawe, miłosierdzie właśnie ewangeliczne jest czymś nie do zniesienia dla Żydów, dla talmudystów, dla no, rabinicznej interpretacji miłosierdzia, że tam tylko ratuje się swoich, natomiast goje, no to przypomnę słowa rabina Owadii, rodzą się po to jako zwierzęta pociągowe, żeby wyłącznie służyć Żydom, którzy mają zbierać owoce ich niewolniczej, katorżniczej pracy. No właśnie, tutaj możemy chyba już powoli przechodzić do studium przypadku, bo to pięknie koresponduje z tymi wypowiedziami medialnymi pana ambasadora, gdzie na przykład do rangi zbrodni urasta znany czyn z końca ubiegłego roku, czyli zgaszenie świec chanukowych przez posła Grzegorza Brauna i to jest straszna zbrodnia, antysemityzm, etc., etc. Już nie będę tego rozwijał. Jak kogoś interesuje, to odsyłam do źródłowych wypowiedzi ambasadora Liwne. Tutaj nie ma co chyba sypać cytatami, bo to już jest wystarczająco, ta próbka już jest wystarczająco oburzająca. Natomiast to zabójstwo, powiedzmy sobie wprost, 7 wolontariuszy, gdzie były tak naprawdę 3 ataki po kolei, gdzie atakowano ten konwój humanitarny, gdzie zginęło te 7 osób z tej organizacji humanitarnej, która dostarcza żywność do Strefy Gazy. To jest incydent, wypadek, nie przepraszamy, broń Boże. Tam podobno padły przeprosiny za zamkniętymi drzwiami. No, ja nawiązując właśnie do dzisiejszych tutaj czytań ewangelicznych, ja mimo wszystko w temacie przeprosin ambasadora Liwne jestem jak święty Tomasz, dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. Podpisuję się pod tym. Zresztą, no, powiedzmy sobie szczerze, znając normy, zasady cywilizacji żydowskiej, a zwłaszcza kultury chazarskiej w ramach tej cywilizacji, warto omówić tę kwestię. Właśnie interpretacja tego zbrodniczego czynu jest typowo właśnie talmudyczna. Prawda halachiczna jest najważniejsza nad prawdą obiektywną. Natomiast sama decyzja, przypomnę, że ten konwój miał zgodę dowództwa armii izraelskiej na przejazd. Więc zostały złamane zasady i było to działanie charakterystyczne dla cywilizacji właśnie turańskiej. Natomiast obrona tego jest charakterystyczna dla cywilizacji żydowskiej, to znaczy nam jako narodowi, im jako narodowi wybranemu wolno najwięcej, a gojom nie wolno nic, powinni w ogóle siedzieć cicho i no, ambasador państwa uważanego za państwo narodu wybranego nie będzie przepraszał kogoś, kogo uważa za zwierzę z ludzką twarzą. No zwierząt się nie przeprasza. Goje nie są uważani za ludzi i dlatego tak się z nimi postępuje. No nie ma w tym przypadku, że
Stało się to właśnie tam i w tamtym momencie, gdzie, prawda, miał miejsce taki oto czyn, że zaatakowano konwój humanitarny, czyli konwój, który niósł właśnie pomoc tą która jest no takim tutaj taką egzemplifikacją cywilizacji łacińskiej, pomoc bliźniemu, prawda, bo w cywilizacji łacińskiej nie ma znaczenia, każdy jest bliźnim, niezależnie od religii, każdemu trzeba pomóc, kto prosi o tą pomoc, natomiast u Żydów, czy w ogóle w tych dwóch znanych cywilizacjach sakralnych, no tylko pomaga się komuś ze swojego rodu, ze swojej nacji, natomiast znany jest przypadek w Izraelu, opowiadał to nawrócony Żyd Izrael Szachak, jak zapytał rabina, który widział na jednej z ulic w Izraelu, czy raczej w państwie syjonistycznym położonym w okupowanej przez syjonistów Palestynie, rannego jakiegoś turystę, który nie był przedstawicielem narodu żydowskiego i się wykrwawiał. I nie mając możliwość zadzwonienia po pomoc, nie zadzwonił, ponieważ uznał, że to jest sprzeczne z Talmudem, nie należy ratować właśnie gojów. Więc tutaj widzimy zestawienie uderzenia cywilizacji turańskiej właśnie i interpretacji tego zdarzenia przez przedstawicieli cywilizacji sakralnej, obrona, sakralna obrona tego, czyli taka powiedzmy mitologiczna, zmyślona, i uderzenie właśnie w akt miłosierdzia, w cywilizację łacińską, jakim był ten konwój humanitarny. Niezależnie jakiego wyznania byli ci ludzie, no to nieśli pomoc bliźniemu, czyli byli, mieli w sobie normy, zasady cywilizacji łacińskiej. Tutaj może warto jeszcze wrócić na chwilę do tego wątku, który też pan podniósł, ponieważ mamy wciskaną taką zbitkę jak judeochrześcijaństwo. No to ta mieszanka tak naprawdę tej pierwotnej cywilizacji żydowskiej z cywilizacją turańską, jak widzimy na przykładzie, no jest krańcowo odległa od chrześcijaństwa, a mamy paru takich naczelnych judeochrześcijan, prawda, w Polsce, redaktor Terlikowski, no nawet pan marszałek Hołownia, myślę, żeby zapracował na taki tytuł jednego z naczelnych judeochrześcijan. I w ten sposób jest, można powiedzieć, obezwładniany również Kościół katolicki w relacjach z cywilizacją żydowską. Tak, termin judeochrześcijaństwo szczególnie forsowali hitlerowcy, żeby właśnie skompromitować nie tylko Kościół katolicki, ale w ogóle ideę wczesnego chrześcijaństwa i zaczęli mieszać te dwa sprzeczne ze sobą, w ogóle nie tylko terminy, ale w ogóle dwie sprzeczne ze sobą religie, cywilizacje, normy, zasady życia, po to, żeby właśnie to chrześcijaństwo w sposób taki no, kabalistyczno-masoński, bo przypomnę również, co ciekawe, że Feliks Koneczny zaliczył ruch hitlerowski do ruchu, przedstawicielstwa cywilizacji sakralnej żydowskiej, ponieważ no, również hitlerowcy stworzyli ideę narodu wybranego, narodu niemieckiego, aczkolwiek no, według badań Magdaleny Ziętek-Wielomskiej nie jest coś takiego jak naród niemiecki. Natomiast na poczet propagandy i pewnej idei jako metoda, może nie jako cel, służył. I była to rzeczywiście metoda zapożyczona z norm cywilizacji żydowskiej, z Talmudu i dlatego łatwo to przeszło, więc no jest to podejście antynaukowe, propagandowe, szkodliwe, masońskie, kabalistyczne i nie dające się obronić. To tu jeszcze o wypowiedzi pana ambasadora, bo to też temat, który nas dotyka bezpośrednio. Ja dzisiaj jadąc przez Żłódź, co prawda niewielki tylko odcinek pokonywałem pieszo, ale rozglądałem się czujnie, ponieważ pan ambasador stwierdził, że był w Łodzi i tutaj na co drugim domu są jakieś antysemickie napisy. Miał tam przesłać zdjęcia tych napisów, do tej pory nie przesłał, no ale ja się rozglądałem. Jakoś nie zauważyłem. No to jest też zastanawiające, że właśnie tego typu manipulacje są właśnie sączone. Zobaczcie, w takim teraz chyba już co prawda czwartym polskim mieście, jeśli chodzi o liczbę ludności, ale tutaj właśnie na co drugim domu coś tam jest na Żydów.
Nie wiem, jak to skomentować, więc może pan skomentuje, bo mówię, o, rozglądałem się uważnie na prawo i na lewo, nie widziałem. No, u Żydów, Żyd dostrzeże, zwłaszcza wychowany w tradycji talmudycznej, dostrzeże wszystko to, czego no, obiektywnym okiem dostrzec nie można. No, tam jest ta tak zwana halacha, tam jest ta mitologia cała oparta o gnozę i kabałę i wiara w te gusła jest najważniejszym celem narodu tak zwanego wybranego, który jest takim zbiorowym bóstwem, ponieważ oni odrzucili Mesjasza świadomie. Uważam, ja jestem po stronie tych badaczy, którzy twierdzą, że Żydzi doskonale wiedzą i wiedzieli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, dlatego go właśnie odrzucili, zamordowali i nie uznali jego zmartwychwstania, ponieważ oni oczekiwali Mesjasza, który da im władzę nad światem, a nie da im prawo niesienia dobrej nowiny Ewangelii innym narodom. Oni chcieli podporządkować sobie gojów, zwierzęta z ludzką twarzą, jako te zwierzęta pociągowe i rządzić światem. I taki jest ich cel. No i od samego początku, od narodzenia Chrystusa, a znali pisma prorockie, choćby proroka Micheasza, który precyzyjnie w 740 roku przed narodzeniem Chrystusa wskazał dziewicę z Nazaretu i miejsce narodzenia Mesjasza, czy też proroka Izajasza, który również w swoich pismach okrutnie zamordowany właśnie za to, że właśnie przestrzegał prawa Bożego, a nie no, tego prawa żydowskiego ówczesnego, które było takim protoplastą późniejszej kabały i tego Talmudu. Czyli myślał i realizował to, co boskie, nie to, co ludzkie, a w przypadku Żydów nieludzkie. I stąd taka interpretacja. Dla Żyda prawda obiektywna nie ma znaczenia. Nienawidzą Polaków dlatego, że ich ratowali, a Niemców szanują i kochają za to, że ich mordowali. To jest właśnie etyka talmudyczna, diabelska etyka, jakże oddzielna, jakże sprzeczna z etyką katolicką, etyką chrystusową, którą no, w pełni no, można zrealizować i zobaczyć tylko i wyłącznie w cywilizacji łacińskiej. Tu na chwilę przerwę i zwrócę się do naszych widzów, że mówiłem na początku o możliwości zadawania tych pytań, więc zachęcam do tego serdecznie, bo na razie przez 20 minut ponad programu nie zanotowaliśmy ani jednego, a jak widzę, ogląda program 448 osób, więc domniemywam, że może ktoś jednak z tej grupy pytania do naszego gościa ma, więc zachęcam. A teraz już co prawda zbliżamy się do końca, to już jakby będzie takie zwieńczenie, koniec tej pierwszej części, ale to potrwa dłuższy czas, no bo to jest clue problemu. Jak się po prostu przed takimi manipulacjami, przed takim obezwładnieniem nas jako Polaków, jako chrześcijan, tak naprawdę na wszystkich frontach jesteśmy tutaj obezwładniani przez właśnie tą cywilizację sakralną, przez twór syjonistyczny. Jak się przed tym bronić? No bo nawet taki chyba nie będzie nadużyciem, jeśli użyję tego słowa, no dosyć filosemicki redaktor Mazurek, chcąc zachować jakieś minimalne standardy, no starł się z ambasadorem Izraela, nawet chyba nie bardzo dążąc do tej konfrontacji, skończyło się tym, że ambasador na niego wrzeszczał w studiu. No więc to pokazuje, że no jesteśmy naprawdę przygwożdżeni, że już nawet dosyć przychylni wobec przedstawicieli tworu syjonistycznego okazują się być za mało przychylni.
No to jest sprawa wielowymiarowa. Zacznę od wątku świeckiego, narodowego. Tutaj potrzebna byłaby profilaktyka. No, jesteśmy systemem niestety samosterownym jako ten Polin. Gdyby Polacy mieli swój homeostat, ciągle to powtarzam i będę gdzie się tylko da i jak się da powtarzał, czyli swoje elity, swoje narodowe, prawdziwe elity, to do relacji z syjonistycznym, terrorystycznym, najbardziej rasistowskim chyba w tej chwili państwem świata po prostu by nie doszło. Profilaktycznie zostałyby one no starte. Byłyby to relacje podobne do irańsko-izraelskich, ponieważ no, sytuacja jest taka, a nie inna, że twór syjonistyczny położony w Palestynie dąży do konfrontacji i do wojny światowej, ponieważ uważa się za naród wybrany i dąży do tego, żeby to wybraństwo zmaterializować w postaci, choćby przypomnę, wybrania nowego Sanhedrynu, nowego chóru lewitów. Cała struktura nowego Sanhedrynu jest już gotowa i to są ludzie z tak zwanego Instytutu Świątynnego, którzy są związani z partią Netanyahu, Likud, i w najbliższym czasie tej ichniej paschy miałoby dojść do złożenia tych czerwonych jałówek, co oznaczałoby przyjście ichniego Mesjasza, a nie miejmy wątpliwości, że znając ich normy, ich stosunek do katolicyzmu, do chrześcijaństwa, no to jest wybranie po prostu antychrysta. Po prostu powiedzmy sobie szczerze, gdyby Polska była, po pierwsze była, istniała, miała swój homeostat, to nie byłoby stosunków z Izraelem, dopóki nie byłoby szczerego nawrócenia narodu syjonistów na wiarę katolicką, no po prostu na zasady, na normy cywilizacji łacińskiej, bo innego sposobu nie ma na normalne relacje. I przeproszenia, zadośćuczynienia dla Polski i Polaków za zbrodnie żydowskie na Polakach w okresie czy to okupacji niemieckiej, II wojny światowej szerzej, czy okresu bermanowskiego, kiedy powiedzmy sobie szczerze, wbrew tej właśnie antykomunistycznej propagandzie, która jest też charakterystyczna dla cywilizacji sakralnej, żydowskiej, że nazywa się ten okres żydowskiego szowinizmu, okres bermanowski, stalinowski, okresem komunistycznym, tym samym chroniąc żydowską odpowiedzialność za zbrodnie na narodzie polskim w okresie 44-56 i wcześniej, to trzeba jasno powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z dyktaturą szowinistów żydowskich, która nie została rozliczona i której to dzieci i wnukowie w tej chwili rządzą, zarządzają duszami Polaków, tworząc z nas niestety takie zwierzątka z ludzką twarzą, stworzyli z nas poliniaków. Miejmy nadzieję, no ja mam pewność, że Polska nie zginie, Polacy nie zginą z przyczyn geostrategicznych, a także niesamowitej naszej historii, która pokazywała już, że z nie takich opresji żeśmy się oswobadzali, więc mamy w sobie możliwości odbudowy i to jest chyba takie optymistyczne na przyszłość spojrzenie. I wierzmy, że wiara musi być w cywilizacji łacińskiej oparta fides et ratio na wiedzy. Znając zasady cybernetyki społecznej, jest możliwe, że Polska się odbuduje jako ten homeostat i zacznie po prostu zarządzać własnym losem we własnym interesie. Mi przychodzi na myśl taka analogia. Towarzysz Gomułka miał kiedyś powiedzieć o towarzyszach radzieckich, że oni rozumieją tylko język kacapskich przekleństw. No właśnie, czy druga strona tutaj właśnie nie rozumie też tylko, może nie języka kacapskich przekleństw, ale tylko język siły przemawia do tworu syjonistycznego? No. Tu by trzeba sparafrazować, powiedzieć kacapskich, od Moshe Katsava, który był swego czasu chyba premierem czy prezydentem Izraela. Tak, oni zdecydowanie tylko jako turańce z pochodzenia i w dużej mierze z czynu, oraz sakralce z ideologii,
rozumieją tylko język siły, bo tak naprawdę poprzez siłę pieniądza, siłę dolara i wpływów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w ogóle w państwach anglosaskich, czerpią swoje pasożytnicze, no, swoją pasożytniczą politykę ludobójczą na Bliskim Wschodzie i nie tylko. Ja przypomnę, że również normą charakterystyczną dla turańszczyzny w Izraelu jest coś, co jest niespotykane w relacjach międzynarodowych, międzypaństwowych, że premier państwa może wydać rozkaz zlikwidowania przeciwnika politycznego z innego państwa. Przypomnę, że oskarżony Palestyńczyk o zabicie Żyda miał zostać zgładzony przez 11 zbirów z tej jednostki zabójczego komanda z Mossadu i miał jego dom zostać zburzony. No to jest charakterystyczne dla zorganizowanych grup przestępczych, że prawda, herszt bandy czy capo di tutti, capi mafii wydaje rozkaz zlikwidowania swego adwersarza, przeciwnika. No to jest właśnie charakterystyczne dla cywilizacji turańskiej. I oczywiście jest to tą otoczką sakralną, jako że my jesteśmy narodem wybranym i demokratycznym państwem, który się broni przed zalewem barbarii arabskiej. No ale to jest po prostu, oczywiście halacha, jest to oczywiście ta opowieść dla no, niezorientowanych, dla plebsu, dla ignorantów. I nie oszukujmy się, że rozliczenie tego tworu sionistycznego w Palestynie prędzej czy później nastąpi, ponieważ mleko już się za bardzo rozlało. Kilkadziesiąt tysięcy ofiar w samej Strefie Gazy w przeciągu półrocza to jest rzecz niespotykana w nowożytnej historii na takim małym obszarze, w tak dużym, w tak krótkim czasie. To tutaj jeszcze na sam koniec i zaraz pytanie od widzów. Czy nie uważa pan, że właśnie w myśl naszych standardów cywilizacyjnych, właśnie takie osoby jak pan ambasador, ale nie tylko, no, bryluje na przykład w mediach taki lobbysta, prawnik żydowski, jak Leib Fogelman. No po prostu one powinny być wykluczone z debaty publicznej, jeśli usprawiedliwiają te wszystkie zbrodnie wojenne, no to po prostu no, to jest wyświechtany slogan z filmów, że Stany Zjednoczone nie negocjują z terrorystami. No może my też powinniśmy przestać negocjować z terrorystami. No tutaj uderzył pan, poruszył kwestię najważniejszą. Czy my jako państwo polskie istniejemy? Moim zdaniem nie. Jest to biurokratyczna imitacja tylko państwowości polskiej. De facto jest to polińska już w zasadzie część Ukropolinu. Oni doskonale wiedzą, że gdyby Polacy mieli swoje elity i swoim interesem narodowym się kierowali, to oni nawet by nie pisnęli słowa, tacy ludzie jak Fogelman, jak Liwne, nie funkcjonowaliby w przestrzeni publicznej nad Wisłą, nad Odrą, nad Bugiem, bo profilaktycznie by się przestraszyli. Natomiast ich siłą jest nasza słabość, to znaczy oni doskonale wiedzą, że jesteśmy zneutralizowani. Także przez ich służby i organizacje, takie jak Chabad Lubawicz, z którego wywodzi się duża część no, tej nadwiślańskiej, polińskiej część kliki politycznej z Prawem i Sprawiedliwością na czele. To teraz przejdziemy do pytań od państwa. Mamy już parę. Widz o niku XYZABC. Czy w obecnym państwie o nazwie Izrael jest czysta cywilizacja żydowska? No to już na samym początku i pod koniec mówiłem, że są tam przynajmniej trzy cywilizacje. Jednej nie wymieniłem, za chwilę ją właśnie wymienię. No to oczywiście jest to ta dominująca cywilizacja żydowska sakralna, ale ponieważ jak udowodnili to i archeolodzy izraelscy, i profesor Shlomo Sand, są to Chazarowie, czyli plemię turańskie, więc i dominuje cywilizacja turańska. Ten akt barbarzyński wobec tego konwoju humanitarnego był typowym przejawem cywilizacji
turańskiej, ponieważ uzgodniono wcześniej ze stroną, co udowodnił analityk wojskowy Wojciech Szewko, ze stroną izraelską, z wojskiem izraelskim, uzgodniono przepływ tego, przejazd, przepraszam, tego konwoju i mimo to został zlikwidowany, czyli charakterystyczne dla bandytów działanie, czyli turańskie. No i jeszcze jest kwestia cywilizacji bizantyjskiej. Właśnie cywilizacja bizantyjska blokuje poprzez różne rozporządzenia, ustawy, różne tam biurokracja izraelska blokuje także dostęp do pomocy dla Palestyńczyków, chroniąc się za przepisami sprzecznymi ze sobą, które stworzyła, żeby właśnie zablokować. Czyli współpracują ze sobą tam trzy różne pozornie sprzeczne cywilizacje, ale to wszystko jest podporządkowane rasistowskiej ideologii narodu tak zwanego wybranego. Kolejne pytanie. Nikola pyta, czy Izrael odpowie kiedyś za swoje czyny, za ludobójstwo, którego się dopuszcza? No według ich talmudycznej przekładni, no talmudycznej wiary oczywiście nie, bo skalanie wizerunku narodu wybranego jest według nich niemożliwe. Natomiast my jako realiści patrzymy, że zmienia się geostrategiczna szachownica i ich źródło sukcesów, czyli Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, Anglosasi się kurczą, spadają w sterowaniu międzynarodowym, a do głosu dochodzi Chińska Republika Ludowa i państwa BRICS, którego członkiem jest właśnie Iran między innymi, i te państwa mają zupełnie inną koncepcję budowy pokoju i nowego ładu na Bliskim Wschodzie, gdzie jest miejsce dla narodu palestyńskiego z własnym państwem palestyńskim, właśnie położonym w Palestynie okupowanej przez Izrael, co jest sprzeczne z ideologią sionizmu. Więc prędzej czy później dojdzie do starcia i przez to do rozliczenia no, tych zbrodni izraelskich całego chyba okresu istnienia tego państwa. Państwo sionistyczne na Bliskim Wschodzie nie doczeka się swojej setnej rocznicy. Wynika to z geostrategicznej szachownicy, a Chińska Republika Ludowa poparła Ligę Państw Arabskich, jeśli chodzi o stosunek do Palestyny i do Izraela. Mamy kolejne pytania. Piotr, co pan sądzi o Hasydach, którzy nie uznają państwa Izrael i są tam aktualnie prześladowani ze strony władz? Tutaj trzeba rozdzielić pewne kwestie. Tam w tym samym ruchu hasyckim jest podział. Część jednak uznaje. Ta część, która nie uznaje, jest marginalizowana, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że no, są oni traktowani w sposób instrumentalny przez sionistów. To znaczy były takie historie, że służby izraelskie organizowały zamachy na hasydów i zrzucały to na Hamas po to, żeby jeszcze dokręcić śrubę Palestyńczykom. Więc ich częściowa, tych takich ortodoksyjnych hasydów, no dola jest podobna do Palestyńczyków, ale część oczywiście skłania się do, jako ci rabini wojskowi, kapelani, do wspierania sionistów. Stanisław Jędrzejczyk pyta, czy nie czas wzorem żydowskim zacząć ich oskarżać o antypolonizm, takie piękne za nadobne? Czy nie czas? To już dawno powinno mieć miejsce. Rok 68 uważam za no, zmarnowany okres, bo wtedy trzeba było rozpocząć repolonizację instytucji publicznych i zrobić no, taki Trybunał Norymberski dla Bermanowców i wtedy przypomnę słowa marszałka Rokossowskiego z 7. plenum KC z lipca 1956 roku
że trzeba przywrócić godność narodową Polakom i wtedy ta Tarkówna Majkowska ze znanej wam tu Łodzi, prawda, w której teraz jesteście, powiedziała, chcecie mieć wojnę polsko-żydowską, to będziecie mieć. Więc to ich bardzo boli. To jest jak najbardziej zasadny postulat. W tej chwili nierealny, ponieważ nie mamy swojego homeostatu, ale postulat jak najbardziej słuszny i no, uzbierałoby się. Widz Oniku Papcio 666. Czy może pan nam coś powiedzieć o planach odbudowy świątyni na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie? No tutaj odsyłam do kanału Okiem Tradycjonalisty. Oni na bieżąco tę sprawę badają. Nie będę się z nimi ścigał. Są lepiej, że tak powiem, poinformowani. Można na YouTubie to zobaczyć, więc sprawa jest podobno rozwojowa. Te trzy jałówki, które mają zostać złożone w ofierze, podobno nie mają siwego włosa według tutaj norm tych rabinicznych. Jeden siwy włos przekreśli złożenie je w ofierze w tę paschę. Ja mogę się tylko no, posiłkować nadzieją, że konkurencyjna cywilizacja sakralna, czyli cywilizacja bramińska, która uważa krowy za zwierzę święte, no, nie dopuści do tego i będzie miała wpływ na zablokowanie tego barbarzyńskiego rytuału. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, a no, rozpętanie wojny w Strefie Gazy no i prowokowanie Iranu, który jest wspierany przez BRICS. No jestem pewien, że prędzej czy później do całej tej idei, no co cała ta idea spali na panewce. Pytanie od widza o niku Człowiek Kochany. Dlaczego Izrael wspierał Azerbejdżan w wojnie o Górski Karabach? No to są kwestie i strategiczne, i ideologiczne. Ideologia wyżej stoi w sterowaniu, w działaniach społecznych nad strategią, więc zacznę od tego. No po pierwsze, no chodziło o talmudyczną, rabiniczną nienawiść do chrześcijan. A pamiętajmy, że Armenia jest pierwszym na świecie państwem chrześcijańskim, więc wspieranie rzezi chrześcijan leży głęboko w interesie syjonistów i talmudystów w ogóle. To jest jedna rzecz. Kwestia strategiczna. Przypomnę, że Azerbejdżan udzielał swoich baz armii izraelskiej, która szkoliła się i szykowała do ataku na Iran. A przypomnę, że no, mniejszość azerska w Iranie jest znacząca, duża część no, homeostatu irańskiego jest pochodzenia azerskiego, no i Izrael poprzez swoje działania dywersyjne wykorzystywał poprzez swoje siatki mosadowskie również kanały azerskie do destabilizacji Iranu i związanej z Iranem Armenii. Tutaj ja bym jeszcze na chwilę przerwał ten blok pytań od widzów, bo jeszcze jedna kwestia tu też była no, poruszana na czacie, nie została sformułowana w pytaniu, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, bo mamy tą całą aferę i co się pokazuje w mediach od wczoraj. Odnaleziono w Strefie Gazy, niektórzy piszą, ciało Polaka, no a stricte rzecz biorąc obywatela polskiego, bo nosił on bardzo typowe dla naszego kraju personalia, Elat Kacir. I czy nie jest to takie, że tak powiem, typowe odwracanie kota ogonem, tym bardziej, że MSZ warszawski, nie ten z Tel Awiwu, żeby była jasność, stwierdził, że ciało Elada Kacira, polskiego obywatela, zostało znalezione podczas operacji specjalnej w Strefie Gazy. No jak ktoś mówi o wojnie na Ukrainie, operacja specjalna to jest obsobaczany i odsądzany od czci i wiary, a tutaj? Mamy do czynienia z sakralizacją ocen sytuacji, jaka jest. No to jest typowe podejście właśnie dla cywilizacji żydowskiej i no, moralności, etyki talmudycznej, etyki sytuacyjnej, dostosowanej do sytuacji. Jeszcze zaglądam na czat. Minus M pyta, kto przestawił wajchę, że Mazurek obsobaczał ambasadora Liwaka? Czy to nie jest, chyba Litwaka miał być, czy to nie jest kłótnia w rodzinie?
A może inspiracja któregoś z innych systemów sterowania międzynarodowego. Warto się by przyjrzeć, czy tutaj kanały niemieckie w tym nie mieszają, a przypomnę, że Niemcy są wybitnymi specjalistami od podżegania w stosunkach, czy to polsko ukraińskich, czy polsko-izraelskich, polsko-żydowskich, więc nie wykluczam, że była to inspiracja właśnie kanałów niemieckich. Zaglądam jeszcze, czy nie ma jakichś pytań, ponieważ chwilowo ta lista została wyczerpana, ale jest to nie jest tylko pytanie, ale ciekawe. Jonasz Kowid-Miki, czy Jezus Chrystus był Arabem? Tu może warto powiedzieć parę słów ewentualnie na temat, właśnie mamy, wrócę do tego tematu judeochrześcijaństwa, że mamy taki mit tego, że judaizm dzisiejszy to jest to samo, co religia żydowska w czasach właśnie Pana Jezusa, a to nie jest to samo. Absolutnie, to jest zupełnie, to jest judaizm, który został powołany po roku 70, po zburzeniu Jerozolimy i on ma charakter czysto, no nawet siostra Michaela Pawlik twierdzi, że Talmud współczesny to jest kopia wet indyjskich, a tak naprawdę goj to jest nic innego jak parias, odpowiednik pariasa, więc on ma charakter bramiński, aczkolwiek te cywilizacje dwie sakralne, bo trzecią jest z tych, ale ona jest odchodząca ta, z przyczyn demograficznych, choćby ta trzecia cywilizacja sakralna, dawniej była też cywilizacja egipska, prawda? W tej chwili to jest cywilizacja tybetańska, ale ona odchodzi. Ale z tych dwóch znaczących, bramińskiej i żydowskiej, no to bramińska jest cywilizacją stacjonarną, ona jest subkontynentalna, natomiast ta jest niestety dla nas i dla świata cywilizacją dynamiczną. To jest ta różnica. Natomiast no, normy charakterystyczne są dla no, cywilizacji bramińskiej, więc można powiedzieć, że jest to kopia, tak jak siostra Michaela Pawlik stwierdziła, kopia wet indyjskich, więc Talmud jest, co tu dużo mówić, nawet nie jest wymyślony, tylko skopiowany. Myślę, że to chyba wszystko z tych pytań. Przebrnęliśmy przez nie dosyć szybko, więc może jeszcze na sam koniec tytułem podsumowania. No nie mamy rzeczywiście tych elit, nie mamy homeostatu. Czy widzi Pan szansę pewnej obrony, no w perspektywie powiedzmy najbliższych, powiedziałbym nawet nie, bo 4 czy 5, bo to jest takie myślenie bardzo polityczne na jedną kadencję. Raczej powiedzmy lat 20. No bo mieliśmy na przykład pewien zryw przy ustawie 447. Zryw, który potem został skanalizowany. No gdzie jest inicjator tego zrywu, no to wiemy i nie będziemy się nad nim tutaj dzisiaj znęcać. Ale czy są szanse po prostu na pewnego rodzaju, no, to tak trochę jak w fizyce, no, akcja budzi reakcję i czy przypadkiem ta akcja, zwłaszcza to wydarzenie właśnie śmierć Polaka w Strefie Gazy, nie wywoła spontanicznej reakcji, której skutków druga strona nie przewidziała? Może tak oczywiście być, znając pychę, która jest charakterystyczna dla właśnie tej współczesnej cywilizacji żydowskiej, a zwłaszcza tej mieszanki cywilizacyjnej żydowsko-turańsko-bizantyjskiej w Izraelu. Wszystko jest możliwe, że oni obudzą w Polakach, nawet tych dotychczasowych filosemitach, widzę to po komentarzach nieprzytomnych, no obudzą, no co tu dużo mówić, polską duszę. I sobie zaszkodzą. Czy widzę? Oczywiście, że tak. No, tak jak mówię, zajmuję się sterowaniem międzynarodowym i zmiana geostrategiczna, jaka nadchodzi, jest dla przyszłości Polski i Polaków niezwykle korzystna. I nadchodzi taki oto porządek światowy
oparty na cywilizacji chińskiej, na normach cywilizacji chińskiej, która przede wszystkim oferuje partnerstwo, szacunek we wzajemnych relacjach i widzi Polskę jako znaczącego partnera w swojej geostrategicznej polityce, także w tej części Europy. Więc no, oczywiście nie oszukujmy się, że nastąpi to, tak jak pan słusznie powiedział, z dnia na dzień. Polska i Ukraina są chyba najbardziej zaminowanymi państwami świata, a na pewno Europy. Mówię o minach informacyjnych, być może również tych energomaterialnych, ale na pewno informacyjnych, więc ten proces odminowywania terenu z obcych agentur będzie żmudny, ale musi być mozolny i konsekwentny przede wszystkim. I to jest najważniejsze, że musimy mieć świadomość tego i wyciągać wnioski, co się działo przez ostatnie 40 ponad lat na naszym terenie, w naszym kraju, kto za tym stał, w jakim to się działo, w czyim to działo się interesie, za czyje pieniądze, kto kogo szkolił, dlaczego w tym i w tym momencie takie inicjatywy były podejmowane, a inne były blokowane. Znając cybernetykę społeczną, naukę o cywilizacjach koniecznego, a także podręczniki drugiego oddziału Sztabu Głównego i Policji Państwowej przedwojennej, najlepszych służb specjalnych ówczesnego świata, możemy, mając ten dorobek, zacząć odbudowywać swoje pozycje, swoje elity, przede wszystkim matrycę, którą nam zniszczono w okresie bermanowskim, bo największą zbrodnią okresu bermanowskiego, zwanego mylnie komunistycznym, no trochę lepiej już, ale też nie do końca stalinowskim, było to, że zniszczono matrycę do odtwarzania elit. Trzeba odbudować szkolnictwo wyższe i szkolnictwo powszechne na polskich przedwojennych, unowocześnionych o najnowsze osiągnięcia polskiej nauki normach i algorytmach. Tu już kończymy, ale ponieważ patrząc na czat widzę, że tam właśnie a propos tego, czy Pan Jezus był Żydem, czy nie, toczy się intensywna dyskusja, to ja tylko na koniec, bo Facebook ma tą opcję przypominania, tamte wspomnienia i ostatnio mi wyrzucił jeden z moich pierwszych wywiadów tutaj w emisji, gdzie gościem był pan profesor Jerzy Robert Nowak. Pozdrawiamy serdecznie zresztą pana profesora, to już był szmat czasu temu, ale pan profesor właśnie przypomniał wtedy teorię jednego z deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy, który twierdził, że Chrystus był Ukraińcem i wszyscy apostołowie też, więc niech to zamknie ten spór wśród naszych widzów, żeby nie kończyć tak ponuro tego pięknego dnia, to na koniec taki delikatny, ale delikatny, bo to jednak mówimy o sprawach no, świętych, uśmieszek. Kończymy. Moim Państwa gościem był pan Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, a to pytanie czy twierdzenie też również było charakterystyczne dla no, cywilizacji żydowskiej. Zdecydowanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Prosimy o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, o wsparcie kanału i prosimy nie regulować odbiorników, bo za godzinę komentarz konieczny o 20, a do spraw związanych z państwem położonym w Palestynie wrócimy jutro, kiedy o godzinie 17. O 17 moimi Państwa gościem będzie dr Leszek Sykulski. Porozmawiamy już o sprawach takich bardziej geopolitycznych, o szykującej się chyba na Bliskim Wschodzie sporej wojnie. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.